Witam Państwa na konferencji prasowej poświęconej wielkiemu wydarzeniu, jakim będzie w naszym mieście niewątpliwie mecz w futsalu pierwszych reprezentacji Polski i Słowenii. Przejdę może do przedstawienia tutaj naszych gości. Dotychczas znani pewnie ze Staleksligi, ale dzisiaj wyjątkowo w innej roli. Po mojej prawej pan Jarosław Gryckiewicz, do tej pory nasz sędzia ze Staleksligi, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Futsalu Piłki Nożnej. I tutaj od razu na wstępie wielkie słowa podziękowania. To wielka zasługa również pana Jarka, że dostaliśmy taki zaszczyt, że mecz się odbędzie u nas w Świeciu. Po mojej lewej przedstawiam Państwu Adam Nowakowski, przedstawiciel Unii Olimpii Grudziądz. I tutaj korzystając z okazji będziemy promować również drugie wydarzenie wielkie sportowe w naszym mieście, ale o tym może kilka słów później. Kilka słów organizacyjnych na temat wielkiego wydarzenia, jakim będzie dla nas mecz piłki halowej Polska-Słowenia w Świeciu. Przede wszystkim jest to dla nas wielki zaszczyt. Tutaj muszę powiedzieć, że województwo kujawsko-pomorskie otrzymało prawo do organizacji dwóch meczów. I tak pierwszy odbędzie się 29 października w hali Bydgoskiej Łuczniczki, natomiast 30 października u nas w Świeciu o godzinie 18 Polacy zmierzą się ze Słoweńcami w naszym obiekcie. Warto przyjść jednak wcześniej na halę w Świeciu, ponieważ zaplanowaliśmy kilka ciekawych wydarzeń, dwa przed mecze, między innymi pojedynek Eurodrobiu z drużyną z Unisławia, kategoria U20, a także występ naszych lokalnych polityków, kontradrużyna TVP Bydgoszcz, która jest to zresztą naszym patronem wydarzenia. Także warto przyjść szybciej, warto zobaczyć te wszystkie wydarzenia i zająć przede wszystkim dogodne miejsce na hali, ponieważ jeżeli chodzi o dystrybucję biletów, to tutaj przewidzieliśmy bilety absolutnie darmowe. Każda osoba będzie mogła pobrać u nas maksymalnie 4 bilety na jedno nazwisko, natomiast sposób tego, jak się umiejscowi na hali, będzie zależał od tego, jak szybko na wydarzenie przyjdzie. Także warto być nawet kilkadziesiąt minut przed głównym daniem, jakim będzie mecz Polska-Słowenia. Myślę, że to ze spraw organizacyjnych na tyle. Przekażę teraz głos panu Jarkowi Gryckiewiczowi. Tak jak powiedziałem, duża tutaj jego zasługa w to, że ten mecz u nas się odbędzie. Witam serdecznie wszystkich. Tak jak wspominał pan prezes Tomasz Keller, jest to wspaniałe wydarzenie futsalowe, które odbędzie się w województwie kujawsko-pomorskim. Wspomnę tutaj, że jest to pierwszy raz organizowany mecz reprezentacji w naszym województwie i jednym z pierwszych meczów na Pomorzu. Także duże oczekiwanie tutaj od nas wszystkich. Od mediów, od których zależy właśnie, jak sobie ten mecz zapodamy jako produkt, także ukłon w stronę państwa, żebyśmy ten mecz jak najfajniej rozpropagowali i wypili z tego potem jak najlepsze tutaj, że tak powiem, sukcesy. Wspomnę tak, w dniu 29 odbędzie się mecz właśnie Bydgoszczy, natomiast takim osobnym ogniwem tutaj pan prezes Tomasz Keller podpisał umowę z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Piłki Nożnej. Mecz w Świeciu będzie tak jakby osobnym ogniwem. Wcześniej wspominał pan Tomek właśnie odnośnie wszystkich atrakcji, które w związku z tym meczem przygotowaliśmy. Myślę, że mecz ten będzie takim show znanym z widowisk koszykarskich, z widowisk na najwyższym poziomie. Tutaj planujemy zaprosić osoby, które przybędą na ten mecz. Nie będę rzucał nazwiskami, ale byłych reprezentantów Polski, którzy występowali w pierwszych reprezentacjach trawiastych. Polityków z naszych tutaj ościennych miejscowości, Bydgoszczy, Torunia, włącznie z wiceprezydentami, z przewodniczącymi rad miejskich. No i oczywiście głównym takim celem naszym jest promocja futsalu w województwie. Promocja tutaj rozpoczętej działalności Staleksligi, która od kilku lat tak aktywnie uczestniczy w województwie w rozgrywkach właśnie futsalowych, dopasowując swoje rozgrywki do zapotrzebowania futsalowców. Co roku przybywa coraz więcej drużyn właśnie z tych najbardziej atrakcyjnych miejscowości, więc to wszystko, co tu się dzieje w hali w Świeciu, działa. Przynosi oczekiwane tutaj, planowane, zamierzone tutaj skutki, więc wszyscy z tego jesteśmy zadowoleni. Czyli główny cel, popularyzacja futsalu. Dzięki temu zajęcie ma wiele osób. Miasto Świecie jest rozpoznawalne, że tak powiem, na płaszczyźnie futsalowej. No i przede wszystkim hala ma obłożenie, także
wiele, że tak powiem, korzyści z tego wszystkiego mamy wszyscy. Ja bym chciał zaprosić wszystkich chętnych, którzy w tym dniu, a będzie to wtorek w Bydgoszczy, w środę w Świecie, godziny popołudniowe, aby udali się właśnie na Halę do Świecia i uczestniczyli w tym pięknym widowisku sportowym. Wiele atrakcji, wiele niespodzianek, wiele gadżetów zaprezentowanych, ufundowanych przez PZPN. Sami organizatorzy od swojej strony też wnieśli wiele nakładu, aby uatrakcyjnić tą wspaniałą imprezę. Przypomnę, że będzie do wygrania dla tych wszystkich, którzy przyjdą, właśnie wiele tych gadżetów z podpisami prezesów PZPN-u. Także nie będziemy zdradzać szczegółów, ale myślę, że to wkrótce tutaj pan prezes Tomek Keller oczywiście ujawni. Przypomnę, że proces przygotowań do tego meczu trwa już od 3 tygodni. Zostało jeszcze 3 tygodnie. Telewizja bydgoska, nasza regionalna, jak widnieje tutaj na wszystkich spodach, przygotuje różnego typu akcje promocyjne w tym kierunku. Także myślę, że będzie mecz udany, a my spełnimy swoje oczekiwania i obowiązki. Tak, dziękuję Jarku. Tutaj niewiele da się więcej powiedzieć. Jarek doskonale tutaj tą imprezę zareklamował. Natomiast proszę Państwa, chciałem zwrócić uwagę, że będzie to wydarzenie bez precedensu w historii hali w Świeciu. Jeszcze nigdy w naszym obiekcie żadna pierwsza reprezentacja Polski w żadnej dyscyplinie halowej nie brała udziału. Także jest to dla nas wielki zaszczyt, który jest nie tylko efektem pracy tutaj ogromnej Jarka, ale przede wszystkim tradycji futsalowych, które już powoli sobie wyrabiamy. Nie przez przypadek mecz odbędzie się kilka dni przed startem 7 już sezonu Stalex Ligi. To, że w Świeciu jest wielkie zainteresowanie piłką halową, najważniejsze mecze naszej ligi przychodzi mnóstwo kibiców, to też miało duży argument ku temu, żeby ten mecz zorganizować u nas i na pewno działacze Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej wzięli to pod uwagę. Także jeszcze raz, proszę Państwa, serdecznie apeluję do wszystkich kibiców futsalu. Mecz jest darmowy, będzie doskonała okazja do obejrzenia wspaniałego widowiska meczu pierwszej reprezentacji. Nie wstydźmy się, przyjdźmy w barwach narodowych, z szalikami, z flagami. Wszyscy na pewno mamy takie atrybuty kibic i wspólnie dopingujmy polską reprezentację. Być może to zadecyduje, że podobne wydarzenia będą miały miejsce w przyszłości. Jeżeli tylko hala się wypełni, będzie odpowiednia frekwencja, na pewno ludzie, którzy są za to odpowiedzialni, wezmą to w przyszłości pod uwagę. To myślę tyle, jeżeli chodzi o to wielkie wydarzenie, jakim będzie mecz Polska-Słowenia, ale tutaj już kolega Adam czeka również na swoją kolej, także chcielibyśmy, korzystając tutaj z okazji, zaprosić Państwa na drugie duże wydarzenie sportowe w naszym obiekcie. 3 listopada w niedzielę odbędą się Mistrzostwa Świecia w tenisie stołowym w 3 kategoriach amatorskich, natomiast będzie doskonała okazja do obejrzenia profesjonalistów w tej dyscyplinie sportu, ponieważ zapraszamy na mecz pokazowy drużynę Olimpii, Unii Grudziądz i Manekina Toruń. Kto nie wie, to tylko powiem, że Olimpia Unia Grudziądz jest aktualnym mistrzem Polski w tenisie stołowym, drużynowym mistrzem Polski. W jej składzie występuje m.in. Tajwańczyk Shen, który bodajże, Adam, ty pewnie powiesz o tym więcej, ale jest wicemistrzem drużynowym świata w tenisie stołowym. Będzie Patryk Chojnowski, który jest mistrzem paraolimpiady. Także świecianie będą mogli również za darmo zobaczyć największe gwiazdy tenisa stołowego w Polsce. Także również fajna impreza, o której powie więcej Adam Nowakowski, przedstawiciel Olimpii Unii Grudziądz. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję prezesowi Kellerowi za to, że dał nam szansę tak naprawdę pokazać się w kolejnym mieście. Tenis stołowy w Grudziądzu jest naprawdę niezwykle mocny. Trzy sezony, 2 tytuły mistrza Polski. Drużyna Olimpii Unii Grudziądz w poprzednim sezonie półfinalista Pucharu ITTU Cup. Jest to puchar europejski. Puchar Europejski, który jest takim odpowiednikiem Ligi Europy w piłce nożnej, aby dać tutaj jakiś podgląd na tą całą sytuację. Mecz z Energią Manekinem Toruń. Obydwie drużyny przyjadą w najsilniejszych składach. Drużyna Olimpii Patryk Chojnowski, mistrz paraolimpijski z Londynu oraz mistrz Europy sprzed tygodnia, również w kategorii niepełnosprawnych. Tomislav Kolarek, który w tym momencie jest na Mistrzostwach Europy rozgrywanych w Azji. W Austrii oczywiście zdobył ze swoją drużyną 6. miejsce na Mistrzostwach Europy z reprezentacją Chorwacji. No i Huang Shengsheng, który w tym momencie jest również na Mistrzostwach Azji w Chinach. Wczoraj rozgrywał swój mecz z Chińczykiem, niestety przegrał. No, z Chińczykiem niestety jest ciężko wygrać. No ale Sheng jest zawodnikiem,
który, tak jak powiedział tutaj Piotr Keller, jest wicemistrzem świata drużynowym. Również jego Tajwan w tym roku przegrał w finale, który był rozgrywany w Kantonie właśnie z reprezentacją Chin. A więc są to zawodnicy, którzy no, mają pojęcie o tenisie stołowym i przyjadą tutaj zrobić show. Nie będzie Patryka Zatówki, który będzie na Mistrzostwach Świata Juniorów rozgrywanych na Węgrzech, a ze strony toruńskiej mamy także zapewnienie, że przyjedzie najsilniejszy skład, a więc Konrad Kulpa, który jest reprezentantem Polski aktualnie na Mistrzostwach Europy w Austrii, również gra w parze z Kubą Dyjasem. Przyjedzie Wu Qiqi, który jest również reprezentantem Tajwanu. No i Grzegorz Adamiak, który jest grającym trenerem tej drużyny. No ale jest to zawodnik nieobliczalny. W pierwszym meczu w Grudziądzu grał z naszym Patrykiem Chojnowskim. No i przegrał, ale tylko po walce 3-2. Będzie trochę inna forma rozgrywania tego meczu. Nie będzie to klasyczny mecz tenisa stołowego. Tutaj będzie na pewno dużo widowiskowych akcji. Będzie ciekawie, będą rozgrywane trzy mecze singlowe. No może będzie rozegrany czwarty. Tu jeszcze jest ustalenie pomiędzy trenerem Szafrankiem, czy przyjedzie jeszcze Marek Badowski, drugi z naszych juniorów, który jest w czołówce juniorów w Polsce. Mamy w tym momencie najlepszych juniorów w Polsce, więc będzie na pewno tutaj bardzo, bardzo ciekawie. Co do samego turnieju Mistrzostw Świecia, no to tutaj jest wielkie zaangażowanie całego sztabu ludzi, łącznie tutaj z prezesem Kellerem, moim, panem Drzecimskim, panem Rybakiem z Laskowic. Pan Drzecimski będzie sędzią tego spotkania i tego turnieju. Pan Drzecimski jest sędzią międzynarodowym, a więc oprócz tego, że będziemy mogli na hali widowiskowo-sportowej w świecie oglądać najlepszych tenisistów, to również najlepszych sędziów, tak aby przybliżyć świecie tą dyscyplinę sportu. Zdajemy sobie sprawę, że wokół świecie jest tak naprawdę bardzo mocne, są bardzo mocne ośrodki tenisa stołowego. Jest Chełmno, które ma pierwszą ligę kobiet, jest Laskowice, są Laskowice, jest Grudziądz, mistrz Polski, jest Toruń. Za rok będzie Bydgoszcz, która pewnym krokiem kroczy do awansu do wschodzącej Białystok Superligi tenisa stołowego. A więc będzie ciekawie, zapraszamy 3 listopada mecz o godzinie 16, ale my zapraszamy już wcześniej oczywiście na ten turniej. Będzie naprawdę fajna zabawa. Dziękuję. Tak, może podsumowując, tutaj Adam faktycznie powiedział, wiele osób angażuje się w organizację tego turnieju, ale jeżeli chodzi o Laskowice, będzie to oficjalnie współorganizator. Pan dyrektor Henryk Rybak, a także pan Tomasz Rzycimski, przedstawiciele KUSEGO Laskowice, będą oficjalnym współorganizatorem tej imprezy. Także to też myślę warto powiedzieć, że wspólnie organizujemy ten mecz. Także podsumowując, drodzy państwo, zapraszamy bardzo serdecznie. 30 października, godzina 18 w hali widowiskowo-sportowej w Świeciu, mecz Polska-Słowenia. I kilka dni później, w niedzielę 3 listopada, turniej tenisa stołowego plus pokazowy mecz. Także w ciągu kilku dni dwa duże, fajne wydarzenia. A tydzień później ruszamy z 7 sezonem Stalex Ligi. Także dziękuję państwu za uwagę. Jeszcze raz serdecznie zapraszam i apeluję o jak największą frekwencję. Kibicujmy naszym.